Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Kunkiewicz, jestem lekarzem, a w Dolnośląskim Centrum Ginekologii i Zdrowia Rodziny we Wrocławiu poza konsultowaniem pacjentek pełnię funkcję kierownika do spraw medycznych. Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszym webinarze w imieniu własnym oraz w imieniu centrum. Tematem naszego spotkania są sposoby diagnozowania powikłań po przechorowaniu COVID-19 ze szczególnym zwróceniem uwagi na powikłania zakrzepowo-zatorowe i diagnostykę angiologiczną oraz to, co najbliższe mojemu sercu i pracy zawodowej, czyli dolegliwości, z którymi pacjentki zgłaszają się do gabinetu ginekologicznego. Muszę tutaj podkreślić, że webinar ma charakter informacyjny. Nie może zastąpić konsultacji lekarskiej połączonej z dokładnie zebranym wywiadem i badaniem przedmiotowym. Każda diagnostyka i leczenie powinny zawsze odbywać się pod kontrolą specjalisty. Kilka słów tytułem wstępu. COVID-19 to zupełnie nowa choroba. Nadal niewiele o niej wiemy, nadal pozostaje wiele znaków zapytania. Przebieg choroby nie jest jednakowy u wszystkich pacjentów. Może to być infekcja bezobjawowa, o której dowiadujemy się, wykonując oznaczenie przeciwciał przeciwko koronawirusowi i we wczesnej fazie po infekcji są to przeciwciała w klasie IgM, w późniejszej będą to przeciwciała IgG. Może to być infekcja skąpoobjawowa, o przebiegu łagodnym, podobnym do przeziębienia. Niestety zdarzają się również pacjenci, którzy przechodzą infekcję koronawirusem w sposób ciężki, bardzo ciężki, nierzadko wymagający hospitalizacji, tlenoterapii i mogący prowadzić do powikłań wielonarządowych, czasem nawet i do śmierci. Oczywiście większość pacjentów w ciągu kilku tygodni po przechorowaniu koronawirusa COVID-19 wraca do pełni sił i pełni zdrowia. Są jednak także osoby, które zgłaszają dolegliwości jeszcze przez wiele, wiele miesięcy. W pierwszym okresie po przechorowaniu COVID-19 najczęściej są to bardzo typowe objawy. Kaszel, duszność, zmęczenie, bóle w klatce piersiowej, nietolerancja wysiłku fizycznego, niskie, wysokie ciśnienie tętnicze krwi. W późniejszym czasie na pierwszy plan mogą się wysunąć takie objawy jak zaburzenia pamięci, koncentracji, trudności z wysłowieniem się, ze znalezieniem odpowiedniego słowa, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne, wypadanie włosów i wiele, wiele innych objawów. Ta różnorodność objawów wymaga ze strony lekarza bardzo dużej uważności i szerokiego spojrzenia na pacjenta. No właśnie, jak powinna wyglądać diagnostyka powikłań i ocena stanu zdrowia po przechorowaniu COVID? Jako pierwsze i podstawowe powinno być spotkanie z lekarzem, konsultacja lekarska. Taka konsultacja zaczyna się od badania podmiotowego, czyli zebrania wywiadu chorobowego. Pytamy pacjenta o objawy i czas ich wystąpienia, nasilenie, zmienność w czasie. Istotne jest to, jak pacjent przebył COVID-19, czy ma choroby współistniejące, a jeżeli takowe są, to jak infekcja koronawirusem wpłynęła na ich przebieg. Podczas konsultacji na pewno powinno być mierzone ciśnienie tętnicze krwi, tętno, temperatura ciała i saturacja, czyli za pomocą pulsoksymetru wysycenie tlenem krwi. I po przeprowadzonym badaniu podmiotowym i przedmiotowym lekarz konsultujący może zlecić szereg badań dodatkowych. Zleca je na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości lub podejrzewanych patologii. Wachlarz badań dodatkowych, które możemy wykonać w diagnostyce post-covidowej, jest bardzo, bardzo szeroki.
Myślę, że możemy zacząć od wymienienia badań laboratoryjnych. Są to przede wszystkim badania wykonywane z krwi. Morfologia krwi z rozmazem, która powie nam, oceni nam liczbę krwinek czerwonych, stężenie hemoglobiny, liczbę krwinek białych, płytek krwi. Dalej, wykładniki stanu zapalnego, czyli białko C-reaktywne, w skrócie CRP, odczyn biernackiego OB, białkiem ostrej fazy jest również D-dimer, o którym jeszcze będę mówiła przy diagnostyce angiologicznej. Warto wśród tych badań laboratoryjnych wykonać gazometrię, która oceni nam prężność tlenu, dwutlenku węgla we krwi oraz pH krwi. Dalej, oceniamy funkcję wątroby poprzez oznaczenie ALAT, aspart, bilirubiny, GGTP czy fosfatazy alkalicznej. Ważna jest ocena nerek. Tutaj posłużymy się do tej oceny poziomem kreatyniny oraz przesączania kłębuszkowego GFR. Oznaczamy także poziom elektrolitów, sód, potas, chlorki, czasami mogą być wskazania do oznaczenia poziomu wapnia, magnezu. Często lekarz może zlecić badania układu krzepnięcia, takie jak PT, INR, APTT. Tutaj też będzie się zawierało oznaczenie D-dimeru, który już wcześniej wymieniłam. Do takich badań podstawowych oceniających stan zdrowia na pewno zaliczamy również poziom glukozy na czczo, ocena funkcji tarczycy poprzez badanie TSH, czyli hormonu tyreotropowego, a badania spoza krwi to przede wszystkim badanie ogólne moczu. Oprócz badań laboratoryjnych, badań z krwi, mamy również opcję wykonania licznych badań obrazowych. Może to być łatwo dostępna elektrokardiografia, czyli EKG, zapis funkcji serca. Jeżeli podejrzewamy zaburzenia rytmu serca, które nie zostaną uwidocznione w krótkim zapisie EKG, możemy zlecić pacjentowi 24-godzinne całodobowe monitorowanie elektrokardiograficzne, czyli holter EKG. Oprócz pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w gabinecie, również pacjent może zostać poddany 24-godzinnemu monitorowaniu ciśnień tętniczych krwi, czyli holter ciśnieniowy. Jeżeli myślimy o badaniach obrazowych w diagnostyce post-covidowej, no to myślę, że też tutaj od razu kojarzymy zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej, RTG klatki piersiowej. No, jeżeli w takim zdjęciu będą jakieś nieprawidłowości, można badanie poszerzyć o tomografię komputerową klatki piersiowej. Oprócz oceny płuc, serca będzie również ocena naczyń klatki piersiowej. Tutaj to będzie przede wszystkim badanie angioteka. Kurczliwość serca lekarz może ocenić w trakcie USG serca, czyli echokardiografii. Jeżeli mamy dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, jamy brzusznej, może to być dodatkowa podpowiedź w diagnostyce dzięki wykonaniu USG jamy brzusznej. Funkcjonowanie układu oddechowego możemy sprawdzić również w badaniu spirometrycznym. Po przejściu do diagnostyki angiologicznej też będę jeszcze mówiła o USG Doppler żył kończyn dolnych. Czasami konsultacja jednego lekarza w ocenie stanu zdrowia po przebyciu COVID-19 może być niewystarczająca. Lekarz może wtedy zlecić konsultacje innych specjalistów. Jeżeli na pierwszy plan wysuwają się dolegliwości ze strony układu oddechowego, będzie to konsultacja pulmonologiczna. Jeżeli będą to problemy z układem krążenia, z sercem, będzie to konsultacja kardiologiczna. Jeżeli będą to problemy z koncentracją, z pamięcią, bóle głowy, no to taki pacjent powinien być pokierowany do
neurologa. W diagnostyce i w rehabilitacji, w rekonwalescencji po-covidowej nie tylko lekarze mają tutaj niebagatelny udział. Nie zapominajmy o diagnostyce psychologicznej. Psycholog przeprowadzi z pacjentem odpowiednie testy, również postawi diagnozę i zaplanuje terapię. Tak jak wcześniej powiedziałam, jednym z powikłań po przebyciu COVID mogą być zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne i w tym przypadku psycholog będzie nieocenioną pomocą. Oprócz psychologa warto również udać się na konsultację do fizjoterapeuty. Tutaj przede wszystkim ma to znaczenie dla pacjentów z problemami z układem oddechowym. Fizjoterapeuta również przeprowadzi badanie, nauczy pacjenta ćwiczeń oddechowych, przeprowadzi terapię oddechową i taka rehabilitacja może złagodzić duszność i dyskomfort oddechowy. Czyli tak naprawdę w diagnostyce, w zaplanowaniu leczenia często bierze udział zespół wielu specjalistów, wielu dziedzin i jest to naprawdę ścieżka taka skomplikowana i wieloetapowa. Przejdę teraz do tematu, który chciałam troszkę szerzej poruszyć, czyli do powikłań zakrzepowo-zatorowych po post-covidowych. To są powikłania, których szczególnie boją się pacjenci, z którymi, z obawiami powikłań zakrzepowo-zatorowych bardzo często zgłaszają się do naszego Dolnośląskiego Centrum Ginekologii i Zdrowia Rodziny, do naszych angiologów. I jako, że ja zawodowo na co dzień zajmuję się ginekologią i położnictwem, to o odpowiedź na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania poprosiłam o pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na te pytania naszych świetnych specjalistów, angiologów. No i właśnie, jedno z najczęściej zadawanych pytań w kwestii diagnostyki angiologicznej post-covidowej było takie, dlaczego warto badać się po przebyciu COVID. Otóż zakażenie COVID zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. Dlaczego się tak dzieje? Otóż wydaje się, że sama infekcja, sam koronawirus może aktywować kaskadę krzepnięcia i powodować powstawanie zakrzepów i zatorów w naczyniach tętniczych czy w naczyniach żylnych. Najczęściej dotyczy to naczyń żylnych kończyn dolnych lub naczyń płucnych, naczyń w klatce piersiowej. Oprócz samego wpływu koronawirusa na procesy krzepnięcia w organizmie, mamy tutaj wpływ procedur. W przypadku ciężkiego przebiegu COVID-19 pacjent często jest hospitalizowany, a sam pobyt w szpitalu jest dużym czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Co w takim razie w przypadku lekkiego przebiegu COVID-19? Otóż w takiej sytuacji również mamy zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, ponieważ na pacjenta nałożony jest obowiązek izolacji. Pacjent przebywa w domu, aktywność fizyczna jest ograniczona, a unieruchomienie to kolejny bardzo dobrze poznany czynnik ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. Nawet u pacjentów bezobjawowych diagnostyka powikłań zakrzepowo-zatorowych nie jest pomysłem, powiedzmy, absurdalnym, ponieważ takie zmiany, te zakrzepy, zatory bardzo długo mogą nie dawać żadnych objawów i dopiero kiedy choroba jest bardzo zaawansowana, pacjent zaczyna odczuwać dolegliwości. Jakie badania warto wykonać u angiologa? To jest kolejne bardzo często zadawane pytanie przez naszych pacjentów. Otóż wizyta u angiologa, tak jak i u każdego innego lekarza, również rozpoczyna się przede wszystkim od zebrania wywiadu, czyli od badania podmiotowego. Problem, z jakim zgłasza się pacjent, jakie ma objawy, od kiedy, jakie jest nasilenie, choroby współistniejące. O to wszystko oczywiście angiolog wypytuje. Zwykle pierwszoplanowym badaniem, które jest wykonywane w gabinecie angiologicznym, jest badanie USG naczyń kończyn dolnych. USG Doppler jest badaniem
szeroko dostępnym, bo właśnie może być wykonane już na pierwszej wizycie po zgłoszeniu się pacjenta do angiologa. Poza tym jest to badanie nieinwazyjne, nie wymaga założenia wenflonów, kłucia dożylnego, podania środków kontrastowych. Jest badaniem, które w sposób bezpośredni sprawdzi stan żył i to, jaka jest ich zawartość, czy są tam rzeczywiście jakieś zakrzepy, nieprawidłowe masy. Do angiologa często zgłaszają się pacjenci, którzy wykonali oznaczenie D-dimerów, czyli tego parametru, który można oznaczyć w badaniu krwi. Podwyższony poziom D-dimerów może, ale nie musi oznaczać choroby zakrzepowo-zatorowej. D-dimery mogą być podwyższone także w innych stanach, na przykład w trakcie samej choroby koronawirusowej albo w ciąży. Dlatego sam podwyższony wynik D-dimerów nie przesądza i nie upoważnia od razu do rozpoznania zakrzepów lub zatorów. W przypadku podejrzewania zatorowości płucnej, nieprawidłowości w naczyniach klatce piersiowej, wykonywane jest badanie angio-TK. To badanie jest już mniej dostępne. Jest to badanie, które wymaga rzeczywiście podawania dożylnie kontrastu. I jeszcze raz wrócę, dlaczego warto wykonywać badanie USG Doppler naczyń kończynnych? No właśnie, dlatego, że jest dostępne, szybkie, dokładne, bezpośrednio może ocenić stan naczyń żylnych oraz tętniczych. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić i skłonić do jak najszybszej wizyty u angiologa? Na pewno będzie to nagły obrzęk przede wszystkim jednej kończyny, zaczerwienienie, ucieplenie, ból takiej kończyny. W przypadku zatorowości płucnej będą to duszności, złe samopoczucie, może dochodzić do omdleń, krwioplucie, ból w klatce piersiowej. I jak przebiega jeszcze tutaj badanie u angiologa, oprócz badania USG Doppler naczyń żylnych, naczyń kończyn dolnych, lekarz również przeprowadza testy, które mogą podpowiedzieć rzeczywiście, czy to podejrzenie zmian zakrzepowo-zatorowych jest bardzo prawdopodobne. Ogląda kończyny, patrzy, jak te naczynia żylne wyglądają. Myślę, że tu wyczerpująco odpowiedziałam na diagnostykę, o diagnostyce angiologicznej w gabinecie angiologa. Za te odpowiedzi jeszcze raz dziękuję moim kolegom z Dolnośląskiego Centrum Ginekologii i Zdrowia Rodziny. A teraz jeszcze kilka słów chciałabym powiedzieć o temacie, który podkreślałam na początku, szczególnie mi bliskim, ponieważ zawodowo na co dzień zajmuję się ginekologią i położnictwem. Z jakimi problemami post-covidowymi zgłaszają się do mnie pacjentki? Kobiety najczęściej po przechorowaniu COVID skarżą się na dwie dolegliwości ginekologiczne. Pierwsza, wcześniej regularnie miesiączkująca pacjentka co 28, co 30 dni, mająca przewidywalne krwawienia menstruacyjne, zgłasza się zaniepokojona tym, że miesiączka się nie pojawiła albo miesiączki zaczęły być bardzo nieregularne, ich charakter się zmienił, są albo skąpe, albo bardziej obfite, pojawiają się krwawienia międzymiesiączkowe. I jaki związek ma to zaburzenie miesiączkowania, zatrzymanie miesiączki z przebyciem infekcji koronawirusem? Otóż infekcja koronawirusem to dla organizmu, dla pacjentki olbrzymi stres. W trakcie infekcji często apetyt jest mniejszy, nie czujemy węchu, nie czujemy smaku, dochodzi do utraty masy ciała.
To wszystko wpływa na cykl menstruacyjny, cykl miesiączkowy, może dojść do zablokowania owulacji, czyli pęcherzyk dominujący, który co miesiąc pojawia się w jednym lub w drugim jajniku, nie rośnie, nie uwalnia się komórka jajowa, nie powstaje ciałko żółte po uwolnieniu takiej komórki jajowej, nie wydziela się progesteron, całe to działanie hormonalne jajnika jest zaburzone i miesiączka się nie pojawia. Co w takiej sytuacji? Oczywiście pacjentka bardzo dobrze robi, zgłaszając się do ginekologa, zbieramy wywiad, dowiadujemy się, że była choroba, że był stres. Tu jest już podpowiedź, że być może nic poważniejszego się nie dzieje i te cykle wrócą całoistnie do normy, ale oczywiście przeprowadzamy badanie ginekologiczne, badanie na fotelu ginekologicznym we wzierniku i dwuręczne, badanie ultrasonograficzne. Jeżeli to badanie nie wykaże żadnych nieprawidłowości, to możemy zlecić oczywiście jeszcze kilka badań laboratoryjnych, takich jak TSH, hormon tyreotropowy, żeby wykluczyć dysfunkcję tarczycy, poziom prolaktyny, żeby wykluczyć podwyższony poziom prolaktyny, który powoduje zaburzenia miesiączkowania, oraz podstawowe hormony żeńskie, FSH, folitropina, LH-lutropina i estradiol. Jeżeli te wyniki wszystkie wychodzą prawidłowe, a w przypadku, jeżeli powodem zaburzeń miesiączkowania jest wyłącznie stan po infekcji koronawirusem, to te wyniki powinny być prawidłowe, to możemy pacjentkę uspokoić i przez jakiś czas poddać wyłącznie obserwacji. Z dużą dozą prawdopodobieństwa krwawienia wrócą po pewnym czasie do normy, po tym jak pacjentka przejdzie okres rekonwalescencji i wróci do pełni sił. Możemy też posiłkować się lekami, na przykład podawaniem progesteronu przez 2-3 miesiące i te krwawienia również powinny się pojawić. No w przypadku, jeżeli w którymś z tych wymienionych przeze mnie badań znajdziemy jakąś nieprawidłowość, no to oczywiście leczymy wtedy tę nieprawidłowość. Drugi problem, z którym widuję często pacjentki post-covidowe w moim gabinecie, to są infekcje miejsc intymnych, infekcje pochwy, infekcje sromu. Są to często pacjentki, które przez całe życie nie borykały się z tym problemem, a po przechorowaniu COVID zaczynają się dolegliwości, pieczenia, upławy, swędzenie, czasem objawy dyzuryczne, czyli problemy z oddawaniem moczu. I jaka tutaj jest korelacja pomiędzy infekcją koronawirusem a infekcjami intymnymi? Otóż infekcja koronawirusem to znowu stres dla organizmu, spadek odporności. Często w trakcie infekcji koronawirusa podawane są różne leki, na przykład antybiotyki, bo jest jakieś nadkażenie, choroba współistniejąca. To wszystko powoduje zaburzenie składu mikrobioty pochwy, czyli tych bakterii, tych drobnoustrojów, które utrzymują prawidłowe pH, prawidłowe środowisko i nie pozwalają na namnażanie się drobnoustrojów chorobotwórczych i dochodzi do rozwoju infekcji. Najczęściej jest to infekcja oczywiście grzybicza i jaka diagnostyka w tej sytuacji? Zebranie wywiadu, są to charakterystyczne objawy, świąt, pieczenie, upławy serowate, zaczerwienienie, obrzęk sromu, bolesne współżycie, bolesne oddawanie moczu. Najczęściej do diagnostyki wystarczy badanie ginekologiczne na fotelu, założenie wziernika. Widzimy wtedy charakter wydzieliny, właśnie ten obrzęk. Wydzielina nie ma brzydkiego zapachu, pH pochwy jest niskie. Nie są potrzebne w takiej sytuacji posiewy, dodatkowe badania. Można włączyć typowe leczenie jak przy infekcji grzybiczej i najczęściej dolegliwości oczywiście ustępują. Mogą nawracać przy nawrotach dolegliwości, jeżeli pacjentka długo przechodzi ten okres rekonwalescencji post-covidowej, no czasem są wymagane już badania mikrobiologiczne, czyli pobieranie posiewów z miejsc intymnych,
albo leczenie przewlekłe, na przykład podawanie leków w schematach, jedna tabletka doustnie cotygodniowo przez kilka miesięcy, a nawet do pół roku. Reasumując, od ponad roku mamy do czynienia z nowym, nadal niepoznanym do końca przez nas drobnoustrojem, z nową chorobą. Przechorowanie COVID-19 nie jest równoznaczne z natychmiastowym powrotem do pełni sił i zdrowia, ale zaplanowana i dokładna diagnostyka zwiększa szanse na szybką rekonwalescencję. Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie informacje będą dla Państwa przydatne i myślę, że teraz już możemy przejść do pytań, na które chcielibyście Państwo uzyskać odpowiedzi. Więc proszę o pierwsze pytanie. Pani Paulina pyta, czy po przejściu COVID-19 częściej trzeba sprawdzać stan zdrowia, na przykład morfologię krwi? Moja odpowiedź, no to zależy. W zależności od tego, jak wyglądał przebieg choroby, jakie są pierwsze badania, jakie są pierwsze wyniki badań po przechorowaniu COVID-19, w zależności od tego lekarz już planuje dalszą diagnostykę. Jeżeli przebieg choroby był łagodny, po chorobie morfologia, inne parametry są prawidłowe, to lekarz prowadzący może zdecydować, że wystarczy rutynowa kontrola, powiedzmy, stanu zdrowia raz w roku, na przykład przy okazji badań pracowniczych. Jeżeli parametry, na przykład poziom hemoglobiny jest nieprawidłowy, mamy do czynienia z niedokrwistością, to wiadomo, te badania będą wykonywane częściej, co 2-3 miesiące, aż do powrotu do stanu prawidłowego. Dobrze, proszę, kolejne pytanie. Pani Katarzyna. Pierwszy raz od czasów pandemii planuję urlop za granicą. Jakie leki zabrać ze sobą na wypadek COVID? Czy w ogóle w aptekach są dostępne leki, które mogą pomóc przy tej chorobie? Od początku pandemii mieliśmy wiele doniesień i wiele leków było podawanych jako panaceum na COVID-19. Do tej pory nie okazało się, że takiego fantastycznego leku, który byłby skuteczny, nie mamy. Więc zabieranie czegokolwiek na urlop jest bez sensu. Oczywiście mamy leki, które będą pomocnicze w trakcie terapii, w trakcie chorowania na COVID-19, ale nie, na urlop nie sugerowałabym zawierania żadnych leków, którymi moglibyśmy sami ten COVID leczyć. Za to doskonałym pomysłem jest zabrać ze sobą paszport COVID-owy, czyli postarać się przed takimi wakacjami zaszczepić. Dobrze, proszę, kolejne pytanie. Pani Joanna, jestem w trakcie starania się o dziecko, czy zaszczepić się przeciwko COVID-19, czy odłożyć to w czasie? Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, szczepienie przeciwko COVID-19 jest jak najbardziej rekomendowane przed zajściem w ciążę, ale jest również bezpieczne w ciąży. Jeżeli nie trzeba pilnie się szczepić, to eksperci sugerują, żeby to szczepienie odłożyć do czasu zakończenia organogenezy, czyli pierwsze 8 tygodni, odczekać te pierwsze 8 tygodni po zapłodnieniu, kiedy tworzą się wszystkie najważniejsze organy i układy dziecka. Ale później jak najbardziej szczepienie w ciąży jest wskazane, zalecane, bezpieczne, przede wszystkim szczepionki Pfizer, Moderna i szczepienie przed ciążą również jest bezpieczne i również jest zalecane. Jest dużo lepszym pomysłem zaszczepić się przed ciążą i odpornić przed ciążą niż ryzykować i chorować na COVID-19 w czasie, kiedy dzieciątko rozwija się w brzuchu.
Dobrze, proszę kolejne pytanie. Marysia pyta, chorowałam na COVID-19 w grudniu, a teraz chcę się zaszczepić. Czy badanie poziomu przeciwciał ma sens w takiej sytuacji? Zbadanie poziomu przeciwciał byłoby tylko w ramach ciekawostki, czyli jaki poziom był przed szczepieniem i jaki będzie po szczepieniu. Nie, nie ma wskazań do oznaczania poziomu przeciwciał przed szczepieniem, także u osób, które już chorowały na COVID-19. Osoby, które przebyły COVID-19, również mogą szczepić się przeciwko koronawirusowi. Nie jest to przeciwwskazane. Zalecane jest najczęściej odczekanie 3 miesięcy od dodatniego testu w kierunku COVID-19. Kolejne pytanie. Pani Joanna pyta. W grudniu 2020 chorowałam na COVID i do tej pory nie czuję zapachów. Czasami coś poczuję i za chwilę to odczucie znika. Robiłam wszystkie badania i są dobre. Mam czekać. I co dalej? Pani Joanno, być może to, że Pani momentami już czuje zapachy i coś tam się jednak pojawia, jakieś odczucia, jest sygnałem, jest dobrym objawem, że nerwy węchowe zaczynają się regenerować. Fantastyczna wiadomość jest taka, że nerwy węchowe jako jedyne w organizmie mają tą zdolność do regeneracji. Rzeczywiście można uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż ten węch powróci samoistnie. Możemy też stosować terapię węchową, czyli zastosować substancje o charakterystycznych zapachach. To są najczęściej 4 substancje. Cytryna, goździk i jeszcze 2, które w tym momencie wypadły mi z głowy. I właśnie takie olejki wąchamy 2-3 razy dziennie po 20 sekund przez powiedzmy 3 miesiące. I są badania, które potwierdzają skuteczność, że jakiś wpływ na odzyskanie zdolności węchowych taka terapia może mieć. Oprócz tego nie zaszkodzi suplementowanie witamin z grupy B, na przykład neurowitu oraz cynku. Czyli no, są szanse na odzyskanie tego węchu i można troszkę popróbować, można się troszkę wspomóc. Ok, następne pytanie. Małgorzata pyta, witam, na COVID-19 chorowałam w lutym, do tej pory straszne bóle głowy i rąk, od ramion po końce palców i stawy, jak była mania, osłabienie ogólne, co może pomóc, dziękuję. Pani Małgorzato, myślę, że tutaj nie ma na co czekać, tylko trzeba wykonać diagnostykę i zgłosić się do specjalisty. Myślę, że dobrym pomysłem jest tutaj neurolog lub reumatolog, którzy przeprowadzą dokładne badanie podmiotowe, przedmiotowe, zlecą badania dodatkowe i sprawdzą, co jest przyczyną Pani dolegliwości. Nie mogę tutaj w żaden sposób odpowiedzieć, co może pomóc. Może pomóc wizyta u lekarza, konsultacja lekarska. Proszę, następne pytanie. Martyna pyta. Dzień dobry, zachorowałam na COVID-19. W 7 miesiącu ciąży straciłam węch i smak. Węch powrócił, ale jest upośledzony. Smak niestety nie. Czy można naprawić węch i odzyskać smak? No tak jak już powiedziałam przy jednym z poprzednich pytań na temat utraty węchu, być może te zmysły same powrócą do normy. Tutaj też myślę, można wspomóc się suplementacją witamin z grupy B, cynkiem. Terapia węchowa, no węch Pani wrócił, ale myślę, że też w tym przypadku nie zaszkodzi. Dobrze, i kolejne pytanie. Dobrze, mamy ostatnie 3 pytania. Pani Anna pyta. Po nawet krótkotrwałym wysiłku czuję się bardzo zmęczona. Czy są jakieś treningi, które poprawią wydolność organizmu po COVID-zie?
Myślę, że przede wszystkim trzeba uzyskać zielone światło od lekarza do trenowania, czyli to pani zmęczenie może być spowodowane jakimś powikłaniem post-covidowym. Dlatego najpierw diagnostyka u specjalisty i jeżeli zostaną wykluczone patologie, które mogą być przyczyną tego zmęczenia, które trzeba będzie w ukierunkowany sposób leczyć i lekarz da zielone światło, to myślę, że jak najbardziej zgłoszenie się do fizjoterapeuty i nawet już o tym wspominałam w trakcie swojej prezentacji, to jest terapia oddechowa, ćwiczenia oddechowe, ale to też będą treningi usprawniające całe ciało, dostosowane do wydolności fizycznej pacjenta. Kolejne pytanie. Alina pyta, czy zapalenie zatok jest powikłaniem po COVID-zie? Zapalenie zatok oczywiście też może być powikłaniem post-covidowym. W przypadku problemów z zatokami, dolegliwości z zakresu zatok obocznych nosa, wskazana będzie tutaj kontrola laryngologiczna. Laryngolog przeprowadzi dokładną diagnostykę i wykluczy inne przyczyny oprócz powikłań post-covidowych takiego stanu rzeczy, na przykład polipy, no ale to oczywiście nie jest dziedzina, którą się zajmuję, więc tutaj odsyłam do specjalisty, do laryngologa. I ostatnie pytanie. Tomek pyta, czy dłuższy czas między ozdrowieniem a zaszczepieniem się daje gwarancję, że objawy po szczepieniu będą mniejsze? Nie daje takiej gwarancji, a bynajmniej ja nic na ten temat nie wiem. Nie ma reguły, są osoby, które przechorowały COVID-19, szczepiły się później i nie miały żadnych działań niepożądanych po podaniu szczepionki, a są też osoby, które nie chorowały, nie miały kontaktu z koronawirusem, oznaczyły sobie nawet poziom przeciwciał przed szczepieniem i ten poziom przeciwciał był ujemny, a po zaszczepieniu czuły się bardzo źle i miały szereg działań niepożądanych, które oczywiście po szczepieniu mogą wystąpić i, no i są czymś zupełnie, no zupełnie normalnym w takiej sytuacji. Więc nie ma tutaj żadnej gwarancji, że im dłuższy czas od przechorowania, tym mniejsze dolegliwości po szczepieniu. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Okej, to już wszystkie pytania na dzisiaj. Cóż, dziękuję w takim razie bardzo jeszcze raz za udział w dzisiejszym webinarze. Dziękuję za czas tutaj spędzony ze mną. Oczywiście życzę wszystkim Państwu zdrowia i tego, aby taka diagnostyka post-covidowa nie była potrzebna. Jeżeli będą mieli Państwo jeszcze jakieś pytania, to proszę o wiadomości, a na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. Właśnie, a odpowiedzi umieścimy w komentarzach pod dzisiejszym webinarem. Zapraszam serdecznie także do Dolnośląskiego Centrum Ginekologii i Zdrowia Rodziny we Wrocławiu. U nas również uzyskacie Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, a ponadto odbędziecie konsultacje z naszymi świetnymi specjalistami i to są zarówno lekarze, fizjoterapeuci, położne, czy psychologowie oraz przeprowadzicie diagnostykę, o której dzisiaj, mam nadzieję, w wyczerpujący sposób opowiedziałam. Dziękuję serdecznie i życzę Państwu miłego popołudnia.